Eldonarion i Hunter na mikrofonie i witam was w czymś nowym na moim kanale. U Diabeła był pierwszy odcinek z naszych takich przygód, a u mnie to jest pierwszy odcinek po streamie Dead by Daylight z Diabełem, tak jak wspomniałem. Jest, good. Dokładnie. I będziemy, słuchajcie, to jest ogólnie gra taka, że jest czterech ocalałych oraz jeden morderca. I celem ocalałych jest odpalenie pięciu generatorów z siedmiu czy ośmiu na mapie? Siedmiu chyba. Z siedmiu, tak. Z siedmiu. Natomiast morderca musi im przeszkodzić, musi wszystkich rozjebać, a my jako survivorzy musimy odpalić te generatory, uciekać przed mordercą, no i po prostu uciec z danej areny. No, tak to mniej więcej. Mogę jeszcze wytłumaczyć jakieś tam mechaniki, których ty pewnie jeszcze tam nie ogarnąłeś. Ogarnąłeś, jak wygląda koniec gry, endgame, ta jak uciekasz, ten pasek na górze, na czym polega... Nie, czym pasek polega na górze to nie głazów. Wiem. No to już tłumaczę, to widzowie twoi też będą wiedzieć. Na tej zasadzie, że jest coś takiego jak hatch, czyli klapa do wyjścia, nie? Jak masz kluczyk, to docelowo możesz uciec wcześniej, jak znajdziesz właz. Na tej zasadzie to wygląda, że przynajmniej kiedyś tak, bo nie wiem, jak teraz jest dokładnie z hatchem, ale jak masz pięć silników, powiedzmy, jest... Nikt powiedzmy, jeszcze nie umarł, bo mam zarąbistą mapę akurat na Survivora. Nikt jeszcze nie umarł z drużyny, to jeśli masz zrobione trzy silniki, to jeśli zostanie jedna osoba, powiedzmy, że cztery nie żyją i są zrobione dwa silniki i masz trzy do końca, nie? Taka sytuacja. I zostaje jedna osoba. Wtedy hatch się pokazuje już. Możesz znaleźć hatch i uciec. Tak, kiedyś tak było, na jedną osobę tak jest, no. A nie, poczekaj. Strzeliłem. Teraz jest ogólnie, jak uciekasz, to się hatch pokazuje. To jest zmiana, tak skoczyłeś. Kurwa! O, już mi uderzył! A endgame polega na tym, że... Czemu on na mnie tak się sfokusował? Będziecie gonił teraz, jak już cię zobaczył, to będziecie do spodu gonił. Dobra, nie trafił mnie. A, piłacz. Albolek, ciul. Dobra, znowu mnie nie trafił. Uciekam mu na razie. O, już mnie trafił. Spoko. Teraz cię uratujemy. Bolec straszny. Bolec z orkiestra. Endgame polega na tym, że Survivor po skończeniu już każdego silnika, ewentualnie jak zostaje sam na mapie i hatch zostaje zamknięty, to ma jakiś czas na to, żeby uciec z mapy, inaczej... On kampi przy mnie, także róbcie swoje. O, wyszedł, odszedł ode mnie. Chodź tu, frajerze. Jezus Maria, jaka pompa. Jezu, jak on kampi przy mnie. A ćwok straszny. Ja remował. Uciekam. To jakiś newbie killer jest, wiesz? Dobra, uleczę się. Endgame polega na tym, że jak powiedzmy zabijesz czterech survivorów, to wtedy zaczyna się odpalać ta sekwencja właśnie, że nawet jeśli nie zrobisz żadnego silnika, możesz uciec z mapy, nie? Otwiera się hatch i hatchem możesz wyjść, chyba że znajdzie go pierwszy ten morderca, zamknie hatcha, to wtedy możesz otwierać bramę. No ale to już jest przerąbane, żeby uciec, nie? Jak są... jak jest hatch zamknięty i bramą próbujesz, bo on sobie patroluje wtedy wyjścia. Nadal do zrobienia, ale ciężkie. Dobra, ja na szczęście się wyleczyłem, nie widział mnie. No to dobrze. Ale oj, to będzie prosty meczek raczej, wiesz? Jak będzie przy tobie szedł, to trzymaj się przy rzeczach, bo on tryhardtuje bardzo mocno, żeby walnąć piłą. Tak będę starał się robić. O, działa. Dobrze. Nice. Ogólnie ta mapa jest w pizdu pobugowana. Jak dobrze staniesz przy drzewach niektórych, to da się schować w drzewie, także cię w ogóle nie widać praktycznie. O, mam totem. Totem sobie rozwalę. Rozwalaj punkty dodatkowe.
O, bez skillczeka chyba będę miał. Tak lubię. On nie widzi, jak się niszczy totemy, nie? Nie. No chyba, że ma perkę specjalnego. Ale wampy, żeby miał. Bo on, gdy się nie ma odpowiednich rzeczy, to jest useless. O, jest kolejny generator. Tak, skończyłem właśnie, no. Idę po następnego już. O, straszny. On jest na dole ten generator? Nie, na górze. Pójdę tam, chyba komuś pomogę. Nobek nam się trafił, wiesz? Jeszcze raz? Wiesz, że Nobek nam się trafił troszeczkę, ten morderca. Jakiś świeżek. Ojojoj. Gdzieś tu morderca lata. Niedaleko. Kogoś tam romnął. Biegnie za nim na dole, czy na górze jest? Jezu, czemu tu biegniesz? No już mnie goni, no szkurwa mać! Fuck you, skurwysynie! Może go przejmę. Nie wiem, to jest za daleko, nie widzę cię w ogóle. Dobra, gdzieś się skitrałem. Najsik. Ja już mam w połowie następny silnik. Idę się skitrać, żeby się uleczyć. Ja widzę, już na statku biega. No, gość jest totalnym dubem. O Jezu. Nie uleczyłem się prawidłowo, będzie pewnie do mnie biegł. Nie, leci raczej do mnie. Gościu nawet nie patroluje stary silników, także... Dobra, ja idę szukać kolejnych właśnie. Ja już kończę. A, to byłem obok ciebie, okej. Jeszcze jeden został. Ten działa już. O, tu jest. O. Oj. Pyka. Kurwa, też dostałem. Uważaj, idzie. Ja naprawiam. Widzę. Naprawię. Trafi mnie. Nie ma tu palety, trochę lipa. No ale bolec jest kiestra, straszny ten typ. A, nie będzie próbował uderzać. Gdybym umiał dupować, to by było łatwiej, ale jestem do dupy. Ciekawe jestem, czy mi skampi do zera, czy nie? My tutaj we dwójkę naprawiamy, zaraz dobrze, we trójkę. Dobrze, kończcie. Przynajmniej uciekniecie. Kurwa. Kończcie, no, kończcie. Gość jest srogim kamperem, kurwa. XD, adrenalinun. Ja się leczę. Kurwa! O kurwa, on mnie też może uderzać. Tak. Ale pomogłeś mi, wciul. Nie, dobra, to jest hak. Uciekaj. Zaraz cię ściągnę. Spoko. On mnie będzie kampił, ale będziecie musieli się wyleczyć i próbować jakoś tu podejść. No, gość już ucieka, jednak nie będzie mi pomagał, stawiam. Ja, coś to ja jeszcze jestem obok, tylko się leczę teraz.
Oj, nie dam rady. O, czekaj, dam. Czekaj. XD? Nie wiem, co w jego głowie wpadł na tak genialny pomysł, żeby uderzyć jedynego typa, który był... Kurwa, trafił mnie. Dobra, spoko. Ciebie też wyciągniemy. Już maszuję, maszuję. Ty on mnie do wyjścia niesie, gdzieś blisko. Dobra, jestem blisko wyjścia. Dobra. To jest chyba mój drugi hak, także będę musiał spacer... Spacer, spacer, spacer. Czy jakiś gościu gdzieś ściągnął na szybko? Tak. Kurwa, to nie jest dobrze. Aj, no nie, no ja pierdolę. Jaki bolec, zabiją cię. Tak mało brakowało. Ale nie, gościu spieprzył, nie ściąga się nigdy od razu, bo to jest instadyntka. Najgłupsze, co można zrobić. No trudno, dobra, to wy uciekajcie w takim razie. Ale... Lipton. Lipton, Lipton. Ale prawie się udało, bardzo fajny meczek był. I też się cieszę, że już tak no od poprzedniego odcinka troszeczkę nauczyłem się grać. Rozwój dostępny, bardzo mnie to cieszy. Ja na pewno lepiej. Proszę? Na pewno lepiej. No tak, tak. Dobra, i stąd mogę wszystko w sumie pozdobywać. Dobra. Ucieczknięte. Mhm. Ja przygotuję sobie ekwipunek już. Ile tam nam meczek zajął w ogóle? Jaki szybki? 11 minut teraz mam nagranie. Okay. Dawaj jeszcze jeden. Dobra. Ranga chyba na plus 1 u ciebie też była, nie? Tak, 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 było. Survive with friends, my friend. Dobra. Zapraszam. Dobra, już biorę. Pyc. No to trzeba tak za każdym razem na Steamie, tak? Ta. Dobra. Ready? Ready. Już mam wszystko przygotowane. I lecimy. I szukamy. Może taka godzina. O! No, raczej tak. Powiem ci tak, że na mordercy, jak mam tam ósmą rangę teraz bitą, no to bym szukał z 20-30 minut meczu teraz, nie? Po tej porze. Więc trochę lipa. Dobra, gotowość, klikajcie. Zobaczmy, co wy to mamy. Williamem? No, patrz, jakie mam perki na nim. No, w sumie... Zobaczmy. Zobaczmy, czemu nie. Jakiegoś darka sobie wezmę, więc... Ready? Dobra, to czekamy teraz na resztę. Ja sobie wziąłem skrzynię z narzędziami i do tego skrawki, żeby trochę więcej tak było. No spoko. Ogólnie, jak masz taki temek, to fajnie by było, jakbyś go nie wykorzystywał do końca, jeśli chcesz z nim uciec, chcesz go jeszcze tak, raz tak, wiem. To pamiętam. Bo wtedy on się odnawia, nie? Wziąłem saszetkę z jakimiś liśćmi. 50% krwi w kategorii przetrwanie. No, tamte dary też sobie bierz, bo one zawsze więcej tych darów bierzesz z levela, aniżeli dostajesz z meczu punktów, więc zawsze opłaca się coś brać. No to jadymy w takim razie. Mam nadzieję, że nie będzie jakiś przejebany morderca. Właśnie, jak sprawdzić mordercę? Teraz patrz. Jak tip ci jakiś wyskoczy, to zazwyczaj jak wychodzi tip do danego mordercy, to wiesz, jaki jest morderca, nie? Ocalały, który zajśnie na haku po raz trzeci stanie. No teraz akurat... teraz nie ma akurat żadnego tipa do mordercy, bo się pokazują takie ogólne tipy i tipy do mordercy. Rozumiem. Ale zobaczymy, jaki się pokaże następny. Nie zawsze się pokazuje po prostu mordercy tip, nie? A tak to musisz się dowiedzieć dopiero, jak wejdziesz mecz. O, akurat teraz się nie pokazuje żadny tip do mordercy danego. No trudno. Dobra, damy radę. Dimiridi. Chociaż zaraz, może jeszcze jeden tip się pokaże? Powinien przynajmniej. Jednak nie. No trudno.
Trudno, trudno. Dobra, to lecimy z kolejnym meczem. No, tylko niech się zacznie, bo bolki się ładują. Drewniane internety. Dobra. Czerwony las. Też nawet fajna mapa. Dobra, ty jesteś grasz Bilem, nie? Tak, tak, tak. O kurwa. A, no, lager. Też to miałem. O Jezus! Ojojoj! To będzie ciekawe. Tu jest, o, dobra. To będzie przerąbany mecz. Mamy dwóch ze skrzynkami. Na razie skrzynki nie używaj. Jak jesteśmy we trójkę, to nie ma sensu ze skrzynką. To już użyłem. Ale to cofnij i przestań używać. Dobra. Najlepiej skrzynkę używasz tam, wiesz, na ostatnie silniki, żeby szybciej je zrobić, bo to pierwsze okay. To jest gładko, nie? Elo. Numero uno. O, tu jest. Jest Nurska. Dobra, wygramy to. Nurska na 20 randze nie może być dobra, to jest fizycznie niemożliwe. Jak ona używa umiejętności, to biegnij w jej stronę, bo ona cię nie może wtedy uderzyć, a ona leci do przodu zawsze. Dobra. Oni nie ogarniają tego, że można ojojoj podłogę. Jak widzisz, że tak podnosi rękę i słyszysz, jakby odpalała taką umiejętność. Tak, tak, widzę, widzę. Właśnie się skupiła na mnie, to i uciekam. Dobra, to będzie easy match. Chyba zgubiłem ją. Albo i nie. O, 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 dobra, nie trafiła mnie, uciekam. Jeśli ktoś na 20 randze gra Nurską, to znaczy, że naoglądał się proplayerów w DBD i myśli, że jest, już jest dobre, go bierze dwa odcinki, wiesz o co chodzi. To jest najtrudniejszy killer w tej grze w sumie. Kurde, trafiła mnie. Jeśli widzisz, że nie używa umiejętności, no, nie to używa. Ona jest dużo, 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 dużo wolniejsza i może spokojnie spierdzielać przez okno. Nadal jest w sumie chyba takie szybkości jak ty, ewentualnie minimalnie. A, i trafiła mnie znowu. Spoko. Gdzie ty jesteś? Podnoszony jestem. Już się... Właśnie nie widzę cię na mapie, to jest dziwne. Szamotam się. Mniej więcej tutaj, tak na środku jestem. A, w tę stronę. No bo mam latarkę taką, żebym go ściągnął. Poczekam spokojnie. Trochę tutaj obserwuje przy mnie, ale... Widzę, widzę ją. Dobra, jest na górze. Run. Du. Jest po lewej, uważaj. Goni typa. Bole z orkiestra, chodź tu, lamusie. Dobra. Ja się wyhiluję. No, trafił mnie. Uhu. Uważaj tam. Poko, pa, pa, pa. Nie idź tutaj, bo ja jestem. Dobra. Trochę odsuń się. Straszny bolec. O Jezus, gościu. Nie umie. Nie, nie umie. Nie, nie umie. Dobra, to ja szukam kolejnego generatora. O, nawet mam. Przecież ja też tak głupio ogrywam ją. Jezus Maria, to jest totalnie baby. Ojojoj. Oj, trafiła mnie. Dobra, teraz ja spieprzyłem, powinienem iść w jej stronę. Dobrze, kończ ten silnik. Ja raz spieprzyłem niestety, ale już będę kontynuował. Nice. Tam może cię ktoś ściągnie. Jest jakiś Andrzej.
Mam już ponad pół. No, ktoś będzie musiał mnie ściągnąć, bo nikt nie jedzie, czwarte. Się nie kopił w moją stronę. Drugie bolka, chodź do mnie. Mam iść? Tak, tak, tak. Bo zostało mi już mało. No dobra, chodź. Jebać silnik. Ważne, wiesz, bo... Dobra, jest jakiś gościu. Na prawej. Bo już naprawdę końcóweczka mi została. 10 sekund. Jak dobrze pójdzie. Mamy to. Idę ściągać typa. O kurde, wow. Jaki lager. Dobra, teraz które otwierają? O kurwa, dobra, mam cię, lamusie. Idę drzwi szukać. Dobra. Ty. O, otworzył już. Kurwa. Można otworzyć obydwa? Można. Ty wstaniesz jeszcze, czy nie? Nie. Mam nie gościu, bo ja się z nim ganiałem, jak we drzwi otwieraliście cały czas. Dobra, to otwieram bramę. Znaczy, ja mam jeszcze ten. Szabotanie, nie? To było drugie powieszenie. Aha! Możecie mnie ściągnąć nadal, nie? No to zaraz cię ściągnę, otworzę tylko bramę. Oni tam się leczą przy bramie, nie wiesz? Nie mam pojęcia. A ty jesteś z tej strony, dobra. Jak mnie ściągniesz... To będzie git, to jesteśmy w domu. Chodź. Dobra. I spierdolka, uciekamy od razu. Tutaj. Nice. Ty już uciekłeś, tak? Dobra, ja też. Tak, już uciekam. Uciekliśmy. Elo, odblokowane osiągnięcie, Cloudet Expert. No, o tym mówiłem, że grałeś... ja nawet tego nie mam. Grałeś z trzema perkami Cloudetki. Elo, udało się, 22 no. Minuty. No to słuchajcie, mam nadzieję, że wam się ogólnie podobało. Ja jestem dosyć mocno najarany na tę grę, bo starszy mi się spodobała. O, tu jest déjà vu, kolejny poziom do zgarnięcia. Raczej słaby perk. Ale już wziąłem. No, zawsze się przyda, nie? Piła do metalu, okej, dobra. No, także mordy, mordeczki, mordunie. Serdeczna regata za obejrzenie tego materiału. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Wszystkie instrukcje macie w opisie. Wbijecie do diabła po kolejny odcinek. No i co? I kaca was oczywiście da z tego, trzymajcie się, and yo. Siema.